Witam w kuchni. Ponieważ dzisiaj będziemy przygotowywali dania z dziczyzny, do programu zaprosiłem przedstawiciela dzikiego rock'n'rolla, dzikiego artystę polskiej estrady. Zapraszam serdecznie, moim gościem jest Krzysztof Skiba. Jest. Brawa. Witam cześć, serdecznie. Cudownie, genialnie, widzę. Cieszę się. Instrumenty przygotowane. Bo właśnie co będziemy dzisiaj robić z tej dziczyzny? Chcesz od razu wiedzieć, słoni, czy to było nosorożec, za... Znaczy, coś mniej dzikiego, prawda? Taka srenka chodząca sobie po polach. Srenka to się dziczyzna? No. Patrz, całe życie nie przypuszczałem. Myślałem, że to dzik z kłami taki, wiesz. Na początek srenka, marynowana w śliwowicy. Cudownie. Do przygotowania pierwszej potrawy, jaką będzie marynowany cąber sarny, potrzebny nam jest właśnie cąber, mrożone grzyby, mrożone jeżyny, mąka, woda i mleko do przygotowania naleśników, jeden por, odrobina śliwowicy, jaja, czosnek i zielony pieprz, odrobina miodu, kilka gałązek świeżego tymianku, sól, pieprz i oliwa z oliwek. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił czegoś takiego. Krzysztof, to jest twoja deska, twój nóż. Nie wiem, czy masz licencję na usługiwanie się z tym nożem? Słuchaj, no zobaczymy. No, wygląda no, dosyć poważnie. Wracając do sarny, proszę państwa, najważniejsza jest marynata. Oczywiście marynujemy w alkoholu i tutaj mamy śliwowicę, która mam nadzieję nada... Dziwnym trafem nie została wypita zresztą. I dlaczego tak szlachetny alkohol jest właśnie... To chodzi o zapach, tak? Tak, czy... Zapach, smak i w ogóle ścięcie wierzchniej warstwy mięsa, czyli zamknięcie porów, prawda, żeby to mięso po smażeniu było soczyste. Bardziej w środku. No, zamknięcie porów to brzmi jak wizyta u kosmetyczki, ale działajmy, śmiało. Dobrze. Czysta, najpierw czyścimy sarnę, ten cąber sarny, ścinamy wszelkie błony i ścięgna z tego mięsa, okej? Okay? Mm-hmm. Ponieważ jeszcze tutaj na wierzchu jest cała ta błona, najlepiej jest to zrobić w ten sposób, że nacinamy na środku i po tej błonie delikatnie nożem, pyk, i już jest czysty. Jeden kawałek mięsa, dobrze. Oczyszczone cąbry sarny, proszę państwa, wkładamy tutaj do miski. Do tego oczywiście odrobina ziół i przypraw. Najpierw czosnek. Czosnek możemy pokroić w plasterki, możemy go po prostu rozgnieść ręką, prawda? Rozgnieść ręką? Jest taki sposób? To jak dawniej w młodzieżu chyba robiono. No tak, ale nie ręką. Ty kroisz w plasterki, rozumiem. W plasterki. Poproszę w plasterki. Odrobina świeżego tymianku. Jest czosnek, jest tymianek, jest oczyszczony cąber. Śliwowica. I zalewamy to wszystko śliwowicą. Dobrze jest dodać troszkę miodu, więc ja troszkę tego miodu... To długo się musi marynować? 24 godziny. 24 godziny, a także potrawa wymagająca. Zarezerwowałeś sobie czas, rozumiem? Oczywiście, będziemy tutaj trzymali specjalnie wartę honorową. Żeby nikt nie wypił śliwowicy oczywiście, bo mięsa nikt surowego nie zje, prawda? Ale śliwowica mogłaby być zagrożona. To mięso odstawiam. U nas oczywiście nie będzie się marynowało 24 godziny. 20 minut zupełności mi wystarczy. My w tym czasie przygotujemy sakiewki nadziane leśnymi grzybami. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Tutaj mamy podgrzybki, które kupiliśmy mrożone i teraz je rozmroziliśmy. Dodajmy, bo to jest telewizja edukacyjna, że nie wszystko, co rośnie w lesie, jest jadalne. Jest grzybem. Na przykład leśniczy nie jest jadalne. Do tych grzybów musimy posiekać czosnek i teraz bardzo, bardzo drobno. Proszę bardzo. Jeden zamek dla ciebie. Czosnek jest dobrze, jeżeli wiesz, na początek roznieść go tak nożem. Tak. A teraz w ten właśnie sposób drobno posiekać. My jeszcze do tego nadzienia posiekamy odrobinę zielonego pieprzu, bardzo proszę. Też drobno. Też drobniutko, tak. Dobrze, więc zaczynamy smażenie. Rozgrzana oliwa z oliwek, rozgrzana patelnia, zielony pieprz i posiekany czosnek i na to pokrojone, rozmrożone grzyby. Troszkę soli od razu doprawimy. Odrobina pieprzu. I będzie to pieprzne danie, proszę państwa. Co pasuje do wiksyca, moim zdaniem. Tak jest. I do dzikiego rock'n'rolla. Grzyby przesmażamy i możemy je na chwilę zostawić. Teraz możemy przygotować ciasto naleśnikowe. Tymianek świeży, bardzo proszę, drobniutko siekam. Wiedziałem, że tyle będę siekał u ciebie. Zwykle trzymam mikrofon w dłoni. Noże, jak się czujesz w nowej roli? Słuchaj, no robi to wrażenie. Duże, ostrze. Duże, ostrze. Czuję się jak bohater horroru jakiegoś, wiesz, po prostu. Dobrze, proszę państwa. Z tym nożem oczywiście. Horrorem nie będzie przygotowanie ciasta naleśnikowego, bo rzecz banalnie prosta. Najpierw mieszamy wszystkie płyny. Jajo, mleko i odrobina wody. Wszystko to razem dokładnie mieszamy. Teraz dodajemy już mąkę. Dodajemy jeszcze odrobinę oliwy z oliwek, wszystko razem. A tymianek? Nie, drobno posiekamy. Jeszcze drobno. Bardzo, bardzo drobno. Jeszcze drobno. Moim zdaniem to już jest bardzo drobne. Bardzo drobniutko. Zdaj mi okulary, zobaczysz, że nie.
Słuchaj, rzeczywiście są fragmenty niedrobne. Fragmenty niedrobne fragmenty. Dobra. Oliwa z oliwek na patelnię. Nagrzewamy ją. I za chwilę na nie będziemy smażyli naleśniki. I tutaj ciekawostka, te naleśniki właśnie będą sakiewką, w której zawiniemy grzyby, które będą dodatkiem do całej potrawy. Czym jest sakiewka? To sakiewka będzie z ciasta zrobiona. Dokładnie tak. I tak to się domyśliłem właśnie. Natomiast tą sakiewkę... sakiewka jest ulubionym daniem bankowców? Czy... Pełna sakiewka. Pełna sakiewka. Tak. Te sakiewki musimy czymś związać, w tym celu sparzymy za chwilę pora. Tego pora kroimy, proszę Państwa, wzdłuż na pół. Aha, to jest takie... robisz jakby sznurowadła do sakiewki, rozumiem. Wzdłuż kroimy takie paseczki mniej więcej 3 mm grubości. Będę podpatrywał. Paseczki to ulubione danie dresiarzy. Pokrojonego pora sparzymy teraz we wrzątku, więc przekładamy go do garnka z wrzącą wodą. Po to, proszę Państwa, żeby stracił on swoją jędrność, żebyśmy mogli nim za chwilę związać sakiewki. I już wyjmujemy. Bardzo proszę. Tymianek dodaliśmy do środka, jeszcze raz chwilę mieszamy. Zaczynamy więc smażenie naleśników. I smażymy z jednej i z drugiej strony na złoty kolor. Dobra, ten naleśnik już wyląduje na desce, a ja wlewam kolejnego. Oczywiście do pierwszej partii dodaliśmy jeszcze oliwę na patelnię, żeby nam naleśnik nie przywarł. Teraz już tutaj nie dajemy, ponieważ patelnia jest wystarczająco tłusta. Stawiamy po prostu i smażymy. Przygotujemy teraz sos. Bardzo, bardzo prosty i bardzo szybciutki sos do sarny. Mianowicie do rondla wlewamy odrobinę miodu i do tego miodu dodaję mrożone jeżyny. Żeby ten sos trochę przyostrzyć, również dodamy tutaj do niego odrobinę zielonego pieprzu, który cieniutko siekamy. Dodajemy. To wszystko gotujemy, proszę Państwa, do momentu uzyskania właściwej konsystencji. Ale wydaje się to skomplikowane, co robimy? Czekaj, bardzo, bardzo. Wydaje mi się to bardziej skomplikowane niż wzór na wierzchołek paraboli. No to jaki jest wzór na wierzchołek paraboli? Ale żebym ja to wiedział. Teraz do tego naleśnika, który wcześniej usmażyliśmy, on troszkę ostygł. Wkładamy grzyby tutaj na środeczek. I tak, żeby teraz musimy... I to będzie sakiewka, to robimy sakiewkę. To będzie sakiewka. Ja myślę, że należy to robić o tyle delikatnie, żeby tego naleśnika nie połamać. Więc go tutaj składamy z każdej strony. I u góry wiązanie. I u góry, proszę, a... tylko delikatnie, żeby nie przerwać pora. Ale jeszcze mocniej, jeszcze. Ciśnij. Pięknie. I super. Dobra. Piękna sakiewka, piękna. Dobra, no, takie sakieweczki układamy już... Na blaszce smarujemy delikatnie oliwą, po to tylko, żeby nam... Proszę Państwa, wszędzie to samo, w całej Polsce. Trzeba posmarować, żeby posmakować. I teraz właśnie smarujemy. Grzybki lądują u Ciebie. O, proszę trzymać. On jest taki bardziej designerski, jakbym powiedział, że taki jest bardziej artystyczny naleśnik. To fakt. Każdy naleśnik jest dobry. Ważne, żeby sakiewka wyglądała jak sakiewka, więc w tym celu zwiążemy ją porem. Ta sakiewka przypomina polski budżet, ma różne dziury, prawda? Tutaj bokami wszystko wylatuje. Teraz te naleśniczki polewamy jeszcze delikatnie oliwą z oliwek i wkładamy do piekarnika. Piekarnik nagrzany do 180 stopni i tam około 5 minut w zupełności wystarczy, żeby te naleśniczki ładnie się zapiekły, zrobiły chrupiące. Teraz przyszedł czas na mięso, proszę Państwa. Wyjmujemy cąber z zalewy, przekładamy na deskę i musimy go teraz pokroić. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby kroić w poprzek włókien i zaczynamy delikatnie pod skosem, kroimy medaliony. Grubości mniej więcej 1,5 cm. Zanim zaczniesz kroić, musisz zobaczyć, jak te włókna się tutaj układają. Najlepiej to zobaczyć właśnie tutaj na boku. Okular. O, widzisz, te włókna idą w tą stronę, więc musisz pokroić tak, żeby je przecinać. I teraz takie medaliony na pewno musimy posolić i popieprzyć. Bardzo proszę, odrobina soli z jednej i z drugiej strony i odrobina pieprzu. Na rozgrzaną patelnię wlewamy oliwę z oliwek i układamy na niej medaliony z sombra sarny marynowanego w śliwowicy. Szybciutko, żeby przewrócić mięso na drugą stronę, żeby zamknąć pory w medalionach. I teraz możemy zmniejszyć delikatnie ogień i dopiec mięso na tyle, żeby było jeszcze różowe w środku. Dobrze. Wykładamy już potrawę na talerz. Te gęste jeżyny wylewamy tutaj z jednej strony. A, czyli to jest podkład pod sakiewkę. To jest podkład pod sakiewkę. Teraz możemy już wykładać medaliony. Proszę bardzo, jeszcze jeden kawałeczek. Natomiast tutaj, proszę Państwa, mamy już zapieczone ładnie grzybeczki sakiewek z leśnymi grzybami. I te sakiewki właśnie układamy na tych jeżynach. Teraz jeszcze tylko szybciutko polewamy delikatnie sosem. Tak wygląda, proszę Państwa, pierwsza potrawa cąber sarny, marynowany w śliwowicy. Niebo w gębie. Naprawdę, cudowne, genialne.